Okej, siema widzowie, witam. Trzeci odcinek Undertale'a. W poprzednim była smutna część tej gry, czyli walka z Toriel, ale teraz już wyszedłem z ruin do takiego lasu i tutaj się już będą działy wesołe rzeczy. Zresztą za chwilę zobaczycie, nie będę spoilerował. Grozi nam muzyka. Czyżby gałąź pękła? Czyżby ktoś mnie śledził? Czyżby ktoś był za mną? Czyżby to był John Cena? No nie wygląda na John Cena. Ludziu. Czy nie wiesz, jak przywitać nowego znajomego? Odwróć się i uściśnij mi rękę. To nie ja. To jest Sans. Tak. Ja już wiem, jak on się nazywa, zanim on to powiedział. Wróżbita Patryk. Nie wiem, jak tą grę już znam. On jest finałowym bossem, jak się robi złe zakończenie, jakby coś. Ten stary, ta stara sztuczka z pierdzącą poduszką zawsze działa. To zawsze jest śmieszne. Anyway, ty jesteś ludziem, prawda? Nie mam pojęcia, co to znaczy Hilarus. Jestem Sans. Sans szkielet. Aktualnie akurat powinienem wypatrywać ludzi, ale no wiesz, tak trochę mam to w dupie, żeby kogoś złapać. Ale za to mój brat Papirus, on jest fanatykiem łapania ludziów. Mam pomysł, przejdź przez tą bramę tutaj. Tak, przejdź przez nią, mój brat zrobił kraty zbyt szerokie, żeby kogokolwiek zatrzymały. Szybko za tą dobrze uformowaną lampą. To jest dokładnie ten kształt. Cześć bro. Dobrze wiesz co, brachu. Jesteśmy tu już 8 dni, a ty ciągle nie przekalibrowałeś swoich zagadek. Moje tłumaczenie. Co ty w ogóle robisz? Patrzę się na tą lampę. Jest naprawdę fajna. Może też chcesz na nią popatrzeć? Nie, nie mam na to czasu. Co jeżeli jakiś ludź tu przyjdzie? Chcę być gotowy. Chcę być tym jednym. Muszę być tym jednym. Ja złapię ludzia. Na sprawdzimy i nagrywam. Ja, wielki papirus. Zdobędę wszystkie rzeczy, na które zasługuję. Respekt. Ja nie wiem, co to znaczy. Nareszcie dołączę do Królewskiej Straży. Ludzie będą się pytali, czy mogą być moimi przyjaciółmi. I będę się kąpał w prysznicu pocałunków każdego poranka. Hym. Może ten lamp może ci pomóc. Ten troll face Sansa. Sans, ty wcale nie jesteś pomocny, ty leniwa kościste dupo. Ty tylko byś siedział i nie mam pojęcia, co to znaczy. Jesteś leniwszy i leniwszy z każdego kolejnego dnia. Ej, uspokój się. Przecież zrobiłem dzisiaj tony pracy. Szkieleton. Sans. No dalej, przecież się uśmiechasz. I ja tego nienawidzę. Dlaczego ktoś tak jest zajebisty jak ja? Musi tyle znosić, żeby dostać jakieś uznanie czy coś. Naprawdę się przepracowywujesz na szpiku kości. Ugh. Będę przy moich zagadkach. A co do twojej pracy? Przełóż się trochę bardziej. Jakieś suchary o kościach.
W tej grze są żarty językowe, których nawet gdybym perfekcyjnie nie zdał angielski, to się zesram, ale tego nie przetłumaczę odpowiednio. Niach, 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 niach. Jak brazole w TB. Niech. Okej, okay, możesz teraz wejść. Tylko odpowiednio uformowana lampa. Ta lampa jest dokładnie tego samego kształtu, co ten ludzi. A, dobra, drugi raz nie mogę za nim schować. Lepiej powinniśmy się zwijać, jak on może wrócić. A jak wróci... Będę musiał powiedzieć trochę więcej moich żartów. To jest jakby jakiś checkpoint strażników czy coś takiego. Są tutaj butelki keczupu, musztardy i... coś tam jeszcze. Aktualnie mogę mieć do siebie prośbę. Że papirus nigdy nie widział przed tym człowieka i że jakby zobaczył tego ludzia, to by to mu mogło zrobić dzień. Nie martw się, on nie jest niebezpieczny. Nawet jeśli próbuje. Dzięki wielkie. Save point! Gram już w tą grę godzinę, ja... Sprawdzę, ile już tego nagrałem, okej? Okay? 6 minut, mogę spokojnie lecieć. To jest pudełko. Możesz włożyć do niego itemy i je stamtąd wyjąć. To same pudełko pojawi się później, więc nie bój się i będziesz mógł wrócić. No oczywiście, miłośniku pudełek. Użyć pudełka? W nim jest to gruglowe. To jest lepsza broń, więc... Jestem Snowdrake. Dobra, mam nadzieję, że tym razem jest gałganie. Dobra, Kisiel, przyłóż się. Jak się walczyło ze Snowdrake'em? Joke? Powiedziałeś zły suchar o lodzie. Już go słyszałem. Udało się, udało się, udaje się. Snowdrake śmieje się ze swojego własnego żartu. Wam powiedział, to znaczy hekle. Aha, powiedziałeś Snowdrake'owi, że nie jest śmieszny. Ups, 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 ups. Dobra, nie oberwałem. Snowdrake uświadomił sobie, że jego imię to jest suchar i... coś tam. Śmiejesz się ze Snowdrake'a, zanim bym powiedział coś śmiesznego. Z czego ty się śmiejesz? Jak się... Musiałem oberwać. Znowu oberwałem. Co ja muszę zrobić, żeby nie musieli go zarżnąć? Powiedzcie. Snowdrake przygotowuje się na następny suchar. Wydy. O, chyba mi się udało. Hahaha, niezła próba. Snowdrake uśmiecha się z jego własnego suchara. Mogę go już zesperować. Chill out! Jak on zaraz się nie zrobi żółty, żebym go zesperował, to ja go chyba tutaj zabiję. Przepraszam. Makaron jest zamrożony.
Przykro mi, przyjacielu, ale nie mam pojęcia, co to zrobić. Może teraz mogę? Dobra, po prostu ginie. Oh fuck. Wzrósł mi level. Bo to mielacz na wypadek, gdyby ktoś nie wiedział, dlaczego je zapisałem. Do ziemi jest przyczepiona wędka. Wyciągnąć ją. Przyczepione jest tam zdjęcie dziwnie wyglądającego potwora. Zadzwoń do mnie, tu jest mój numer. Zdecydowałeś się nie dzwonić. Mądre posunięcie, ludziu. Chwila. Założyłem tą rękawicę... O! Założyłem tę rękawicę na wypadek, gdyby trafiło się więcej debili, z którymi nie mam pojęcia, co zrobić, żeby ich nie zabijać. Więc ja właśnie gadałem o Undyne. Dzikie dansy szkieletów. Sans OMG to jest ludź. Hem. Ja myślę, że to jest skała. Widziałem mem z tą sytuacją, gdzie temu ludziowi na czoło wkleili twarz roka. To był jeden z najlepszych memów, jakie w życiu widziałem. O. Ej, a co to jest przed skałą? OMG, Sans, to jest ludź. Tak. OMG. Sans, teraz ja to zrobiłem. Undyne będzie, ja... To będzie... Popularny, 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 bla, 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 bla. Achem. Ludziu, nie przejdziesz przez tą strefę. Ja, wielki papirus, zatrzymam cię. I cię złapię. I wtedy będziesz dostarczony do stolicy. I wtedy, wtedy... I nie jestem pewien, co wtedy będzie. Ale anyway, idź dalej, jeśli się ośmielisz. Młach, 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 młach. I poszedł debil w drugą stronę. Więc, no. Mam na czemu ją czadł. Ice Cup. Może mu z komplementem wyjadę? Mówisz, Ice Cup powie, że ma fajny kapelusz. Ja tak, to tego nie... Ja wie, what the fuck? Na telefon mi zaczęły powiadania przychodzić. Próbujesz mu ukraść kapelusz. Wiedziałem... Czyżbym jego też musiał zabić? Może go spróbuj zignorować? O, nie dostałem aż tak bardzo. Ice Cap sprawdza, czy patrzysz na jego kapelusz. Ile razy ja go jeszcze musiał skomplementnąć? Wybacz, Ice Cap, ale wkurzyłeś mnie.
Jaki fajny kapelusz, mój. O! To serio musiałem go stłuc, żeby dał mi spokój? Absolutnie się nie... O dobra, tutaj wiem co będzie, tutaj wiem co będzie. Przepraszam bardzo, ja się cofam do save pointu. Chill Drake. Serio. Może spróbuję po prostu. Czy to serce uciekło na nóżkach? W sumie tamtego też mogłem uciec. Ale tak mam 24 HP, czyli będzie mi trochę łatwiej w walkach i co tym razem Ice Cap, serio. Czyli ciebie, jak zauważyłem, przyjacielu, muszę po prostu chyba trochę stłuc, żebyś sobie odpuścił. No. Metoda prymitywna, acz skuteczna. Tak więc... idę sobie przez śniegowy las, coś tutaj będzie. Aha, dobra, czyli to już dał wystarczająco informacji, żeby wiedzieć, że to zrobił papierusz. Co ja mam z tym ogólnie zrobić, co? Przeczuwałem, że będę zmuszony to zrobić. Ja się na przemian go biję po mordzie, teraz się z nim zgadzam, ład. O! Ale się sprawdziło. Ten wzrok pedofila. Czy coś się ruszyło? Czy to tylko moja wyobraźnia? Widzę tylko ruszające się rzeczy. Jeżeli coś się ruszyło, na przykład ludzi, upewnię się, że się już nigdy więcej nie ruszy. Cześć, Doggo. No. No, niebieskie ataki działają tak. Po prostu nie wolno się ruszać, to nie będzie... żadnych nieprzyjaznych rzeczy. Mogę go jeszcze parę razy głasknąć, bo z tego co wiem, wtedy dostanę więcej golda. Dobra, już. 30 golda. Coś mnie głaskało, coś co się nie ruszało. Potrzebuję trochę psich przysmaków. Ktoś spalił psie przysmaki. Co za potwór. Cześć Sans. Cześć, tu jest coś ważnego do zapamiętania. Mój brat posiada naprawdę specjalny atak. Jeżeli zobaczysz niebieski atak, nie ruszaj się, to on cię nie zrani. To jest łatwe do zapamiętania. Wyobraź sobie znak stopu. Zatrzymujesz się, kiedy widzisz znak stopu, prawda?
znaki stopu są czerwone, więc wyobraź sobie, że są niebieskie, co? A teraz na żółto mi wysiada. Nie jestem pewien, ale podobno jest kraj, gdzie znaki stopu są w innym kolorze. Północ lód, południe lód, wschód lód, zachód, miasto Snowdin i lód. Kto tym razem? Lesser Dog. Zaraz, czy to z nim było takie... Tyle opcji, co by tu wybrać. Ajajajajajajaj, zgubiłem. No to... to będzie z nim. Off. Shit. Aj. Znowu zgałganiłem. Ha. Jestem na ciebie za sprytny. I jak go tak będę głaskał, to on się tak w końcu tą szyję sobie wyleci z nią w ogóle z okienka gry. Krytyczne pogłaskanie. No dobra, nie chcę mi się już więcej. 7 Wolda. Tutaj u góry co jest? Bałwanę. Też jestem bałwanem. Chciałbym zobaczyć świat, ale nie mogę się ruszyć. Ale jeżeli jesteś podróżnikiem, proszę, weź kawałek mnie i zanieś go jak najdalej. Dzięki, powodzenia. Bierzesz kawałek Snowmana. No wiem. Znowu chciałem coś powiedzieć, znowu mi się papieros wieprzył. Jesteś taki leniwy. Coś tam całą noc. Wymówki. Oho, ludź przybył. Żeby cię powstrzymać, mój brat i ja stworzyliśmy kilka zagadek. Myślę, że ta jedna będzie trochę szokująca. Jak zobaczysz, tu jest niewidzialny elektryczny labirynt. Jeżeli dotkniesz ścian labiryntu, ten orb popierdzieli cię prądem. Brzmi zabawnie. Zależy dla kogo. To będzie jeszcze śmieszniejsze. Dobra, nieważne. Ja i moje tłumaczenie. Możesz iść teraz przed siebie. Aha, okej, mogę. Ja nawet jeszcze na to nie wszedłem. Sans, co ty zrobiłeś? Myślę, że to ludź miał trzymać kulę. Okej. Potrzymaj to, proszę. Okej, spróbuj teraz. A jak nie pójdę po tym, co się stanie? Ja tak mogę umrzeć? 10 HP? 10? Ja chyba nie mogę. Nie do uwierzenia, ty jakiś tam ślimaku. Rozwiązałeś to tak łatwo, zbyt łatwo. Może dlatego, że pokazałeś mi rozwiązanie, mądre szkielecie? Ale... następne zagadki nie będą takie łatwe. Ta była zdesignowana przez Sansa. Więc coś tam. Wiem, że jestem. Niech. Czy on się odsunął tyłem? Dzięki, mój brat naprawdę się cieszy. Tak, by the way, to nie założyłeś tego dziwnego ubrania, które on ma? Zrobił je parę tygodni temu na przyjęcie kostiumowe. I od tego czasu on nie zdjął, nazywa to swoje bitewne ciało. Czy mój brat nie jest fajny?
No nawet trochę. Dobra, sprawdzałem znowu ile już tego mam nagrane i się okazuje, że 25 minut, ale z tego co pamiętam gdzieś niedaleko powinien być save point. Nie rozumiesz dlaczego tutaj... A, nie rozumiem dlaczego ja tutaj... Dlaczego to się nie sprzedaje, przecież to jest perfekcyjna pogoda na zjedzenie czegoś zimnego. O, klient. Chcesz trochę ice creamów? Grasłowna ice cream. To jest po nie dzięki. Cześć Sans. Też myślałem, żeby coś sprzedawać. Chcesz trochę pieczonego śniegu? Teraz tylko za 5 goldu. Why nope? Czy powiedziałem 50? Miałem na myśli 5? Miałem na myśli 50. A co powiesz na 5000? No ciekawe, ciekawe co się stanie, jak powiem, że tak. 50 tysięcy, to jest moja finałowa oferta. Co, nie masz tyle hajsu? Ej, tu spoko. Nie ma żadnego śniegu. Dobra, tutaj zaraz, z tego co pamiętam, powinien być save point. To wygląda jak kulka śniegu. Ale akurat to jest... Nie mam pojęcia co to znaczy, wybaczcie mi. Ludziu, mam nadzieję, że jesteś gotowy na... Sans, gdzie jest zagadka? Tam leży, na ziemi. Powiedz mi. Nie ma mowy, żeby przeszedł obok tego. Czy to jest wykreślanka? Ja to mogę jakkolwiek rozwiązać? Może to może coś kliknąć? Fajne słowo do znalezienia, na kijast, coś tam. Seansor, nic nie zrobił. Ups. Wiedziałem, żeby tam zamiast tego dać krzyżówkę. Co? Krzyżówkę? Nie mogę uwierzyć, co mówisz. Moim zdaniem... Junior Jumble... jest trudniejszy. Co? Naprawdę, koleś? Te łatwe wykreślanki, ale są dla dzieci. Ludziu, rozwiąż ten problem. Co jest trudniejsze? Krzyżówki czy te? Dobra, papierus jest taki pocieszny, to ja mu przyznam rację, a Sans się tak to nie obrazi. Yes. Ludź musi być bardzo mądry. Jeżeli też sądzi, że wykreślanki dla dzieci są trudniejsze. Nie, heh. Powiek w pizdu. Dzięki, że powiedziałeś, że to jest trudniejsze, tylko żeby go ucieszyć. Wczoraj próbował rozwiązać horoskop. O, jest safe point. Wiedząc, że mysz pewnego dnia wyjdzie, żeby zjeść spaghetti, napełnia się determinacją. Oż ty w pizdu. Dobra, zatem to by był koniec trzeciego odcinka Undertale'a. Jeżeli ta seria wam się podoba, to napiszcie po sobie jakieś komentarze, czy coś takiego. Jeżeli ktoś chce, to może też sprawdzić linki w opisie. Bo byłoby fajnie, gdyby ktoś do NecroArmy dołączył. Whatever. Pa pa.